Pięć strzałów do Andrzeja Załuchy wstrząsnęło nie tylko miłośnikami jego talentu. Andrzej Załucha wracał wczoraj samochodem z aktorką Teatru Stu Zuzanną Leśniak. Na parkingu w Krakowie został zastrzelony z obrzynka karabinu sportowego przez obywatela francuskiego Charlesa J., męża aktorki. Piosenkarz został kilkakrotnie trafiony w klatkę piersiową i twarz. Zginął na miejscu. Jego towarzyszka, według zeznań sprawcy, została trafiona w serce przypadkowo, gdy własnym ciałem zasłaniała Andrzeja Załuchę. Zmarła po przewiezieniu do szpitala.